Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie po rewitalizacji. W budynku placówki przy ulicy Łubieńskiego trwają obecnie już tylko prace wykończeniowe. MOK od września będzie działał w swojej siedzibie z nowymi powierzchniami. Inwestycja, która kosztowała około 20,5 miliona złotych, powolutku dobiega końca. Mam nadzieję, że już w lipcu zakończymy tą część takiej prac fizycznych, rozpoczniemy odbiory. Jest to inwestycja, tak jak powiedziałem, która jest jedną z najważniejszych i najdroższych również inwestycji mijającej kadencji. To ponad 20 milionów złotych, ale co najważniejsze dla mnie, z dofinansowaniem 7,5 miliona pieniędzy unijnych. Ten projekt początkowo łączył dwa takie etapy, to przypomnę o ulicy Rzeźnickiej, która stała się też takim artystycznym deptakiem. Oczywiście wartość tego projektu bardzo malutka, natomiast sam projekt MOK-u dla mnie ogromnie ważny, bo od wielu, wielu lat zaniedbanego budynku a pomalutku finalizujemy. Myślę, że to jest to, na co czekają nasi mieszkańcy, aby kolejny nowy sezon w nowym budynku z nowymi aranżacjami w nowych pomieszczeniach, bo wystarczy wspomnieć, że część pomieszczeń będzie udostępniona w piwnicach, część na strychu. Miałem okazję zwiedzać, więc mogę powiedzieć, że już w tej chwili wygląda to wspaniale. Podczas rady budowy spotykaliśmy się tutaj z wykonawcami i na bieżąco główne problemy rozwiązywaliśmy. Natomiast dla mnie jest też ogromnie ważne to, że ta inwestycja, która trwa ponad 2,5 roku, dobiega końca i mam nadzieję, tak jak powiedziałem na początku, na nowy sezon artystyczny, czyli na jesieni odbędzie się już tutaj rozpoczęcie i budynek zostanie oddany do użytkowania wszystkim tym, którzy korzystają z tych wszystkich instytucji kulturalnych, które propozycje składają MOK. Wejście do MOK-u od teraz będzie prowadziło z alei przez hol główny. W jego części północno-wschodniej dobudowano nowy ogród zimowy. W 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy nami a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie i sfinansowanie projektu głównej siedziby MOK-u w Gnieźnie. Chodziło tutaj przede wszystkim nie tylko o samo wyremontowanie tego obiektu, ale przede wszystkim o jego dostosowanie, czyli to, co istotne i najważniejsze, to pojawiły się nowe przestrzenie, które do tej pory nie były w tym obiekcie, takie jak chociażby studio nagrań, sala prób choralnych, pracownia garncarska, pracownia witrażu, pracownie warsztatowe, sala sensoryczna. Chcieliśmy w ten sposób też dostosować, bo celem samego projektu było również promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i z dyskryminacją w zdegradowanych rejonach i dzielnicach miasta Gniezna. I to zostało osiągnięte. W ten sposób też chcemy przedstawić tą przestrzeń MOK-u dla naszych mieszkańców z nową ofertą. W tej ofercie będziemy budować zarówno te elementy kultury, edukacji, jak i rzeczy prospołeczne. Chcemy również ją skierować do naszych sekcji stałych, które działają, wydarzeń jednorazowych, cyklicznych, ale również specjalistycznych. To jest też pewne nowum. Ofertę chcemy skierować zarówno do dzieci, to już od najwcześniejszego okresu po urodzeniu, dzieci szkolnych, młodzieży, osób dorosłych, seniorów. Nie zapominamy również o osobach z różnymi dysfunkcjami, czyli mam na myśli tutaj osoby niepełnosprawne, bo ten obiekt wreszcie jest dostosowany we wszystkich swoich powierzchniach z dostępnością dla tych osób. Miejski Ośrodek Kultury od lat pozyskuje środki zewnętrzne. Udało nam się w tym roku pozyskać 6 takich zewnętrznych projektów, natomiast taki najważniejszy dla nas w tym roku to jest Promesa dla Kultury. Jest to projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania to 574 071 zł i pochodzi z Funduszu Promocji Kultury. W tym projekcie tylko 18 instytucji z całej Polski dostało dofinansowanie, natomiast nasza kwota była największa, była drugą najwyższą kwotą. Projekt, o którym mówię, to zadanie, które jest dofinansowaniem do kosztów niekwalifikowanych tej całej adaptacji Miejskiego Ośrodka Kultury. Oznacza to, że pozyskujemy nie tylko środki unijne, ale też, żeby zwiększyć ich efektywność, staramy się pozyskać dodatkowe środki. I takim właśnie projektem jest Promesa dla Kultury, czyli oznacza to, że
beneficjenci, którzy już mają projekty unijne, czy też inwestycyjne, tak jak my, które właśnie kończymy, czy też miękkie, mogą pozyskiwać dodatkowe fundusze i właśnie nam to się w tym roku udało, bo próbowaliśmy dwa razy, to był trzeci raz i udało się. No i są to typowo na kulturę projekty. Dzięki temu projektowi chcieliśmy troszkę odciążyć budżet miasta, żeby jednak wspomóc ten projekt o dodatkowe ponad 500 000. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta, etap pierwszy, adaptacja budynku miejskiego ośrodka kultury wraz z jego rozbudową. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.